Ekipa Milmag wita trzeciego dnia targów MSPO. Zaczynamy na stoisku Arex i grupy WB. Jest ze mną Dariusz Szagała, kierownik projektu zdalnie sterowanych systemów uzbrojenia ZSU. Co to takiego ZSU w odsłonie 2021? Tak jest. W tym roku prezentujemy kompaktową, modularną wieżę ZSU 0203 z karabinami 12,7 mm. Jest to nowa rodzina naszych wież w nowej odsłonie ze stabilizacją zarówno uzbrojenia, jak i głowicy, dzięki czemu mamy stabilny obraz w czasie prowadzenia strzelania, czyli możemy cały czas śledzić cel również w czasie prowadzenia ognia. Głowica wyposażona w kamerę dzienną, termalną, dalmierz laserowy, dodatkowo do osłony cztery wyrzutniki granatów dymnych. Zestaw jest o tyle ciekawy, że jest to lekki zestaw, masa około 200 kg, łatwy do integracji z pojazdem, minimalne jakby wejście w pojazd. W środku integrujemy oczywiście panel sterowania, joystick, integrujemy cały system SKO, system komunikacji pojazdowej FONET, wszystkie oczywiście systemy z grupy WB, WB Electronics, systemy radiostacji firmy Radmor. System jest modularny, prosty i przede wszystkim skuteczny. I system, rozumiem, może przenosić różne typy uzbrojenia, od jak najbardziej broni nieco mniejszego kalibru po wielkokalibrowe karabiny maszynowe, a może coś więcej? Rąbka tajemnicy tutaj uchylę. W tej chwili integrujemy minigana w firmy Dillon. Za chwilę powinien być gotowy projekt. Będziemy chcieli rozpocząć badania. Również karabiny 7,62, 12,7, ewentualnie 5,56 w zależności od wymagań, jak również granatnik 40 mm. Jeśli chodzi o granatnik, jest montowany poprzez adapter na standardowym ułożu pod karabin M2 Browning, więc jakby nie wymaga żadnych dodatkowych modyfikacji. Zestaw jest gotowy do montażu tego granatnika. Praktycznie jest to wymienne uzbrojenie dla tego typu wieży. W tym roku grupa WB na targach bardzo mocno promuje swoją amunicję krążącą Warmate Tube Launch. Czy taka wyrzutnia Tube Launch również mogłaby się znaleźć na module uzbrojenia, czy też ona jest zbyt duża? Jak najbardziej. Zastanawiamy się właśnie nad integracją WarTube'a na zestawie ZSU. Jest też opcjonalnie możliwe zintegrowanie WarTube'ów bezpośrednio na dachu pojazdu, tak żeby maksymalnie chronić załogę, żeby nie trzeba było wysiadać z pojazdu, rozstawiać zestawy, tylko żeby wszystko było wykonywane w sposób automatyczny. Rozumiem. Czy jest jakieś ograniczenie pojazdów, rozmiaru pojazdów, na których taki system może być rozmieszczony, czy też każdy pojazd 4x4, oczywiście o specyfikacji wojskowej, jest wystarczająco duży, żeby pomieścić taki system? Praktycznie każdy pojazd jest w stanie pomieścić tą wieżyczkę ze względu na jej niską masę. W tej podstawowej wersji z karabinem 12,7 mm, tak jak mówiłem, jest to masa do 200 kg, więc w większości pojazdów standardowa nośność dachu jest wystarczająca, żeby taki system zintegrować. Rozumiem. Jako że to system modularny, rozumiem, że nie musi być umieszczany tylko i wyłącznie na platformach mobilnych. Czy może być na przykład wykorzystany jako zdalnie sterowane stanowisko na przykład ochrony baz wojskowych, portów, instalacji tego typu, które mogą wymagać obrony nieco bardziej złożonym uzbrojeniem niż broń osobista? Tak, również jest taka opcja montażu stacjonarnego, jak również pracujemy nad wersją kontenerową, gdzie te wieżyczki, zdalnie sterowane moduły uzbrojenia będą po prostu chowane w kontenerach i automatycznie wysuwane w razie wystąpienia jakiegoś zagrożenia, do prowadzenia obserwacji i ostrzału obronnego. Rozumiem. A czy na przykład w wersji stacjonarnej jest możliwość zainstalowania cięższej artylerii, na przykład armaty 30 mm? Tak jak wspomniałem, konstrukcja jest modułowa, oczywiście armata 30 mm jest nieco większa, więc ten zestaw będzie przebudowany i nieco zwiększony, aczkolwiek większość elementów będzie wykorzystana właśnie z tego zestawu. Czyli możemy konfigurować również ten zestaw o większe uzbrojenie, powiększając nieco jego gabaryty oczywiście, ze względu na gabaryty armaty 30 mm, krótkiej armaty 30 mm. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.